Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rzeczy bardzo stresującej. To jest przypadek, gdy mamy kolizję, wypadek. Jakie dokumenty należałoby mieć zawsze w samochodzie, jak je wypełnić? O tym porozmawiam z pracownikiem jednej z firm ubezpieczeniowych. Dzień dobry Panie Bartłomieju. Dzień dobry Państwu, witam Panie Redaktorze. Witam Panie Bartłomieju, zatem przeciętny kierowca, co powinien z dokumentów wozić w samochodzie? Na pewno należy mieć ze sobą prawo jazdy i dowód rejestracyjny, natomiast na wypadek kolizji drogowej warto mieć ze sobą wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, coś takiego. Rozumiem, że takie oświadczenie możemy sobie spokojnie w internecie znaleźć, czy też w każdej firmie ubezpieczeniowej dostaniemy pewnie od ręki. Tak, oczywiście. Większość zakładów ubezpieczeń dysponuje własnymi blankietami podobnych oświadczeń. One są również dostępne na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatem jest to dokument ogólnodostępny, a ponadto nie waży zbyt wiele, nie zajmuje duże miejsce w samochodzie, a może naprawdę bardzo pomóc w przypadku kolizji drogowej. Rozumiem, że od rzetelności wypełnienia takiego dokumentu zależy szybkość ewentualnej likwidacji szkody, prawda? Zgadza się. Im dokładniej uzupełnione jest dane oświadczenie, im więcej informacji zabiera, im bardziej szczegółowo opisane są okoliczności danego zdarzenia, tym łatwiej zakładowi ubezpieczeń jest ustalić, w jaki sposób doszło do kolizji, który z kierowców jest za nią odpowiedzialny, a także nawiązać kontakt z danymi uczestnikami w celu potwierdzenie okoliczności zdarzenia drogowego. Rozumiem, że nawet najmniejsza obcierka czy kolizja to są nerwy, prawda? To jest stres. Często właśnie zapominamy o bardzo istotnych rzeczach, elementach, które są zawarte w tym gotowym druku, prawda? Może Pan powie, o jakich to elementach warto pamiętać, gdy nie mamy takiego druku. Jasne. Przede wszystkim należy w oświadczeniu zanotować dokładne dane osobowe uczestników zdarzenia, zarówno kierowców, jak i właścicieli pojazdu. Dane kontaktowe typu adres zamieszkania, numer telefonu, w dzisiejszych czasach również adres e-mail. Wszelkie dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu, to jest marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN, także seria i numer polisy OC oraz nazwa zakładu ubezpieczeń, w którym zawarta jest dana umowa ubezpieczenia. Jasne, teraz wiadomo, każdy posiada telefon praktycznie z aparatem fotograficznym. Warto, myślę, że również też dokumenty po prostu sfotografować. Tak, zgadza się, ponieważ zachowanie dokumentu w formie wizualnej, czy to dowodu rejestracyjnego, czy to polisy OC, też pomaga, jest niejako potwierdzeniem tego, że dany samochód rzeczywiście brał udział w zdarzeniu drogowym, a nie zostały, powiedzmy, zapisane na dokumencie dane samochodu przypadkowego, który, powiedzmy, akurat przejeżdżał ulicą i miał podobne uszkodzenia, powiedzmy, korelujące z danym pojazdem, na którym została zgłoszona szkoda. Mówiliśmy w tej chwili o dokumencie, o oświadczeniu, czyli zdarzenie drogowe opisujemy sami, prawda? Nie wzywamy policji. Są przypadki, gdzie no, należałoby wezwać tą policję do kolizji, do wypadku. Zgadza się. Jeżeli tylko sprawca zdarzenia przejawia jakiekolwiek skłonności ku temu, żeby wyprzeć się swojej odpowiedzialności za szkodę, z doświadczenia wiem, że w takiej sytuacji warto jest po prostu wezwać policję, która przyjedzie na miejsce zdarzenia, rozstrzygnie sprawę i ukaże ewentualnego sprawcę mandatem karnym, choć zastrzegam też, że nie zawsze ustalenia policji są wiążące dla zakładu ubezpieczeń. Mieszkamy w Suwałkach, prawda? Wielu mamy przyjezdnych zza wschodniej granicy. Kolizja z obcokrajowcem. Co wtedy robić? W takiej sytuacji należy zapoznać się z umową ubezpieczenia OC obcokrajowca.
Nie ma problemu ze zgłoszeniem szkody z polisy zagranicznej, bowiem każdy zakład ubezpieczeń mający siedzibę w krajach porozumienia wielostronnego, czy to Litwa, Łotwa, Estonia, czy też Niemcy, Czechy i tak dalej, posiada swojego korespondenta na terenie Polski, u którego można zgłosić szkodę. Podmiotem odpowiedzialnym za szkody spowodowane przez samochody zarejestrowane w innych państwach w Polsce jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które również pomoże zlikwidować dane roszczenie. Czy do takiej kolizji spotkania z obcokrajowcem należy wzywać policję? Bo rozumiem, że dokumenty, które posiada kierowca z innego kraju, no, w innym języku jest, inaczej wyglądają niż nasze, krajowe. Zgadza się, tak. Do kolizji z obcokrajowcami warto wezwać policję, choćby z tego względu, że później znacznie utrudnione jest potwierdzenie okoliczności ze sprawcą zdarzenia drogowego. Natomiast przyjazd policji, ustalenie okoliczności zdarzenia przez funkcjonariuszy i ewentualny mandat karny, którym został ukarany sprawca, są to dane, które pozwolą dokładnie określić okoliczności zdarzenia zakładowi ubezpieczeń. Panie Bartłomieju, z racji bliskości, prawda, Litwy, często mieszkańcy wyjeżdżają za granicę. O czym powinni pamiętać? Tak, zgadza się. Jak to się mówi w Polsce, co kraj, to obyczaj. I ta zasada stosuje się również do likwidacji szkód, mianowicie zgodnie z czwartą dyrektywą komunikacyjną Unii Europejskiej, prawem obowiązującym przy rozpatrywaniu roszczeń jest prawo miejsca zdarzenia. Zatem jeżeli kierowcy z Polski wyjeżdżają na Litwę, muszą liczyć się z tym, że prawem właściwym do ewentualnej likwidacji szkód jest właśnie prawo litewskie, które różni się od prawa polskiego. Jakieś znaczące różnice? Na przykład litewska ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie przewiduje zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego. Ponadto litewskie przepisy uwzględniają na przykład amortyzację na częściach samochodowych przy wyliczeniu kosztorysu naprawy, co w Polsce nie jest brane pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o samo zgłoszenie szkody, to tak jak mówiłem wcześniej, zakłady ubezpieczeń innych krajów porozumienia wielostronnego mają swoich również reprezentantów do spraw roszczeń w każdym państwie Unii Europejskiej. Zatem mając kolizję na Litwie, czy powiedzmy na Łotwie, z samochodem ubezpieczonym w tamtejszym zakładzie ubezpieczeń, śmiało możemy ją zgłosić w Polsce u polskiego reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Myślę, że te wszystkie informacje, które pan Bartłomiej nam przekazał, troszeczkę nam pozwolą spokojniej przejść przez moment, kiedy może nam się coś przytrafić, prawda? Jakaś kolizja, jakiś wypadek, ale proszę pamiętać, że rzetelnie wypełnione, spokojnie dokumenty, czy też sfotografowane naprawdę i Państwu na pewno pozwolą szybciej i sprawniej zlikwidować taką szkodę, a nam szybciej cieszyć się naprawionym autem. Zgadza się. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że wyjaśnienia specjalisty troszeczkę odświeżyły informacje dla Państwa, że taka sytuacja może się zdarzyć, ale warto zachować zimną krew, aby potem wszystko szybko, sprawnie taką szkodę zlikwidować. A teraz kilka zdjęć, kilka filmów o kolizjach. I got that on video. Oh my god. Знаешь, проблема в другом. Хуй его знает, что такое. Ух ты, ебать. Ого, это что? Ваше, блядь. Ты что, гонишь? Да. Ой-ой-ой, ебать. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.